Zajmiemy się teraz dzieleniem pisemnym. Jak wykonywać dzielenie pisemne? W tym wypadku, w tym zadaniu, mamy dzielenie pisemne przez liczby, które nie posiadają przecinka. I tak jest wtedy łatwiej. Więc na razie pokażę po prostu zwyczajne dzielenie pisemne, ale w momencie, gdy nie posiadają te liczby przecinka. Jak wykonywać takie dzielenie? Najpierw należy dobrze podpisać te liczby, czyli przepisujemy przykład. Najpierw przepiszę sobie przykład A i pokażę, jak wykonywać. To jest dość łatwe, po prostu zwykłe dzielenie, ale uważajmy na to, co się ma wydarzyć. Jeśli w takiej liczbie jest przecinek, to na pewno ten przecinek tu przepisujemy i już wiadomo, że tu w tym miejscu ten przecinek będzie. Teraz jak to dzielimy? Patrzymy, ile razy w piątce mieści się dziewiątka. No w piątce nie mieści się żadna dziewiątka, czyli mogę spokojnie to wpisać, że 0 razy się mieści. Ile w 53 mieści się dziewiątka? No i tu trzeba dobrze znać tabliczkę mnożenia, bo 9 razy 4, no to 36, czyli mało. 9 razy 5 to 45, a 9 razy 6 to jest, musimy dobrze znać tabliczkę mnożenia, 54, czyli już 6 jest za dużo. W takim razie piątkę wpisuję na górę i mnożę 5 razy 9, czyli 45, wynik wpisuję tu. I teraz odejmuję. No wiadomo, tu muszę pożyczyć, bo tu nie da rady od trójki odjąć piątki, czyli 13. Tu zmniejsza się liczba o 1, czyli 4. 13 minus 5, czyli mamy 8, no a 4 minus 4, wiadomo, 0. Spisuję 1. Ile razy w 81 mieści się 9? No wiadomo, 9 razy 9, czyli 81. I w takim razie odejmuję 81 i mam resztę 0. Jestem niedowiarkiem, czyli wykonam sprawdzenie, tak na wszelki wypadek, czy wszystko dobrze zrobiłam, a przy okazji przypomnę sobie mnożenie przez ułamki, ułamków dziesiętnych. Ale czy to 0 tu jest potrzebne? No nie, zupełnie nie jest potrzebne, więc w ogóle go nie bierzemy pod uwagę. 9 razy 9, 81, 8 przepisuję na górze. 5 razy 9, 45 plus 8, no to mamy 53. Ile miejsc po przecinku mamy? Raz, jedno, czyli od tyłu, ciach, jedno miejsce. No i sprawdzam. O, zgadza się, czyli wszystko jest w porządku. Dobrze, zróbmy podpunkt B. Podpunkt B. Dzielimy na 8. Dobrze. Ile razy ósemka mieści się w dziewiątce? W tej dziewiątce. Tu niepotrzebnie namazałam trochę i to niestety musimy zetrzeć, bo będzie nam to przeszkadzało. Już wytarłam. Tak? I teraz. W dziewiątce mieści się raz. Więc jeden razy 8 to 8, odejmujemy, 9 minus 8 to 1, spisuję dwójkę. W 12 ósemka mieści się 1 raz, odejmuję 8. 12 minus 8 to 4, uwaga, przepisuję przecinek na górze, ósemkę dopisuję tu na dole. 48 dzielone na 8 to 6, 6 razy 8, 48. Mam prawidłowy wynik. Na wszelki wypadek sprawdzę, czy na pewno nic się tutaj nie pomyliłam. Tak po prostu sprawdzę, zrobię sprawdzenie, chociaż nie jest ono konieczne, ale ja na wszelki wypadek sprawdzę. 11,6 razy 8. Proszę bardzo. 6 razy 8, 48, 4 dalej. 1 razy 8, 8 plus 4, 12 i 1. Dalej. 1 razy 8 to 8 plus 1 to 9. Ile miejsc po przecinku? Jest 1, czyli od tyłu 1, czyli tu.
Sprawdzam. O, wynik jest prawidłowy. Usuniemy to, co już policzyliśmy, żeby nam nie psuło ekranu, bo wtedy nie będzie widoczne nowe przykłady. Usunę i zrobię następny przykład, czyli podpunkt C. Zrobimy podpunkt C. Proszę bardzo. 90,36 dzielimy na 4. No i proszę. Ile w dziewiątce się mieści czwórek? Mieszczą się dwie. 2 razy 4, 8. Odejmujemy i zostaje nam reszty 1. Spisuję 0. Proszę bardzo, w dziesiątce ile się mieści czwórek? 2 na górę, 2. 2 razy 4, 8. Odejmujemy, mam 2. Stawiam tu przecinek i spisuję trójeczkę po kolei. Tak, widać, że ta trójka jest tu spisana. 23 ile czwórka razy się mieści? No 4 razy 4, 16, mało 4 razy 5, 20, 4 razy 6, 24, czyli tylko się mieści 5 razy. Wpisuję tu 5. 5 razy 4, 20, czyli odejmujemy 20. Zostaje mi 3. Spisuję szóstkę. Proszę bardzo. 36. Ile w 36 się mieści czwórek? Mieści się, no ile? 6. 6 razy 4, 24. 7 to 28 byłoby. 8 to byłoby 32. 9 to jest 36, czyli po prostu 9. 9 razy 4, 36. I odejmując, wychodzi nam wynik bez reszty. Sprawdźmy. Nie wierzymy, czy dobrze. Sprawdzamy na wszelki wypadek, czy na pewno jest prawidłowo. Czyli po prostu mnożymy. Zawsze odwrotnym działaniem sprawdzamy. 9 razy 4, 36. I 3 dalej. 5 razy 4, 20. I trójeczka, czyli 23. I 2 dalej. 4 razy 2, 8. I 2 to 10. I 1 dalej. 2 razy 4, 8. I 1, 9 dalej. Teraz przecinek był po dwóch miejscach, a więc od tyłu 2, czyli mamy 9,36, co należało sprawdzić, jest identycznie. Zróbmy w takim razie następny przykład. Przykład D. I przykład D mamy taki. 31. 31. Przecinek 38. Dzielone na 6. Ile razy w trójce się mieści? 6, 0. 31, 5 razy. 6 razy 5, 30. Odejmujemy i zostaje nam 1. Wpisujemy przecinek, pamiętamy o tym, i spisujemy cyferkę 3. Tu jest wpisana cyferka 3. W 13 mieści się 2 razy. 2 razy 6, 12. Odejmujemy i zostaje nam 1. Spisujemy 8. Widać, spisałam 8. 18, 6 się mieści 3 razy. 3 razy 6, 18. Odejmujemy i sprawdzamy, czy na pewno jest wszystko w porządku. 5,23. Ominęłam 0, bo ono to wcale nie jest potrzebne jako pierwsze. 6 razy 3, 18. I 1 dalej. 2 razy 6, 12 i 1, czyli 13. I 1 dalej. 5 razy 6, 31, czyli mamy 31. Miejsc po przecinku było raz, 2, czyli od tyłu raz, 2, czyli przecinek. Okazuje się, że podana liczba jest identyczna, czyli nie popełniliśmy błędów. Proszę bardzo, znowu usunę przykłady, które są nam tutaj zbędne, bo już nie będzie dobrze widać, tak? W związku z tym usuwamy te przykłady i będziemy robić
na nowo. I nowy przykład to przykład E. Dobrze, przykład E. Tym razem nie mamy przecinka, ale wykonujemy na razie identycznie. Potem pokażę, co dalej. W czwórce ile razy się piątka mieści? No nie mieści się, czyli piszę 0. A w 40 ile razy się mieści? Mieści się 8. 8 razy 5, 40. Pamiętamy, że tu dobrze tabliczkę mnożenia trzeba znać. Spisuję trójkę. Ile razy w trójce się mieści piątka? No 0. Nie można tutaj więcej. I teraz nie mogę dalej tego wykonać, ale my już powinniśmy umieć takie rzeczy robić, w związku z tym tu w takiej sytuacji robię przecinek, bo skończyła mi się ta liczba i mogę wtedy, jeżeli postawię przecinek, to mogę dopisać sobie tutaj 0. Zawsze jeśli tu postawię przecinek, zawsze mogę sobie dopisać wtedy 0. Dopisałam 0 i sprawdzam, ile razy w 30 się mieści teraz piątka. W 30 mieści się 6, bo 6 razy 5 to 30. Odejmuję 30 i sprawdzę, czy na pewno wszystko mi tu dobrze wyszło. Pamiętamy, że pierwszego zera brać nie musimy pod uwagę, bo przed nim nie stoi żadna cyfra i mnożymy przez 5. 6 razy 5, 30, 3 dalej. 0 razy 5, pamiętamy, że to 0. Dodajemy 3, czyli mamy 3. 8 razy 5, czyli 40. No i jedno miejsce po przecinku, czyli hops, wyszło 403. Prawda? No prawda. Czyli dobrze rozwiązałam ten przykład. Podpunkt F. 18 podzielić na 25. No i mam problem, bo w jedynce się nie mieści, czyli 0, ale w 18 też się nie mieści, czyli 0. Co wtedy robię? Mogę napisać przecinek i dopisać sobie 0. I teraz muszę sprawdzić, ile 25 się mieści w 180. No to tak sobie myślę. 25 plus 25 to jest 50. I jeszcze plus 25 to 75. I jeszcze plus 25. No tak mogę sobie liczyć i strzelać. Najlepiej sobie zrobić obliczenie pomocnicze, czyli 25 na przykład razy 6. I sprawdzić. 6 razy 5, 30, czyli 3 dalej. 2 razy 6 to jest 12 i 3, czyli 15, czyli w 150 mieści się 6. Jakbym dodała jeszcze 1/25, tu by się mieściła 7 razy. No, czyli tutaj będzie 7, a tu wtedy będzie liczba 175. Odejmujemy ją, no i pożyczamy. Proszę bardzo. Znowu, jeśli tej liczby tutaj się skończyła, mogę dopisać 0. Jak już raz pożyczyłam 0, jedno 0 zawsze w takiej sytuacji mogę dopisać. W 50 ile mieści się 25? No mieszczą się aż 2, czyli minus 50. No i nam się wyzerowało. Sprawdzimy na wszelki wypadek, czy na pewno wszystko jest w porządku. Oczywiście te pierwsze 0 jest ono nam niepotrzebne, czyli po prostu taka liczba razy 25. Przy okazji przypominamy sobie mnożenie ułamków dziesiętnych. 5 razy 2, czyli 10 i 1 dalej. 1 razy, 7 razy 5, 35 i 1 to 36 i 3 dalej. 0 razy 5 to 0 plus 3, czyli 3. Robimy schodek i mnożymy przez 2. Już te liczby dodatkowe są niepotrzebne. 2 razy 2, 4. 7 razy 2, 14 i 1 dalej. 2 razy 0 to 0 plus 1 to 1. Dodajemy 0 i 1 dalej. 8 i 1. Od tyłu spisujemy dwa miejsca po przecinku, ciach, ciach i wychodzi 18. Czyli tak jak było na początku, bo początkowy przykład, przypominam, był tu. Czyli wszystko jest w porządku. Ponownie usunę zapisy tych przykładów, żeby nam za bardzo nie przeszkadzały w rozwiązaniach, czyli je wykasujemy. Ten też tu wykasuję,
żeby nie przeszkadzał nam. I rozwiążemy następny przykład. Przykład G. Przepiszę. Ile razy mieści się w dwójce 11? No w dwójce 11 wiemy, nie mieści się wcale, czyli 0. W 27 mieści się już 2 razy. 2 razy 11 to 22. Odejmuję, czyli mam 5. Pamiętamy o spisaniu przecinka. Dopisuję szóstkę. Ile razy w 56 się mieści 11? No mieści się 5 razy, bo 5 razy 11 to 55. Odejmuję 55. Mam 1. Spisuję piątkę. Tu uważajcie, jak popisujecie, żeby się nie poprzesuwały wam liczby. 15 mieści się 1 raz. Odejmuję 11. Zostaje mi resztę 4. Spisuję czwórkę. 44 mieści się 4 razy i odejmuję 44. Na wszelki wypadek sprawdzę. Pamiętamy, że pierwszego zera nie trzeba wziąć pod uwagę. Po prostu przepisujemy liczbę i mnożymy razy 11. 4 razy 1, 4. 1 razy 1, 1. 1 razy 5, 5. 1 razy 2, 2. Robimy schodek. 1 razy 4, 4, 1 razy 1, 1, 1 razy 5, 5, 1 razy 2, 2. Dodajemy i 4, 5, 6, 7, 2. Miejsc po przecinku raz, 2, 3, od tyłu raz, 2, 3, hops. I musi ta liczba się zgadzać z tą. Zgadza się? No to wszystko jest. I ostatni przykład, który nam został, to mamy taki, dzielimy na 25. W 55 się nie mieści, w 54 mieści się 2 razy 25, 2 razy 25 to 50, można odjąć, spisujemy 0. 40 mieści się 1 raz, 1 razy 25 to 25. Będziemy mieć resztę 15 i przepisujemy piątkę. I teraz w 155 ile się mieści 25? No 25 mogę pomocnicze równanie zrobić razy 5. Strzelam, że przez 5. 5 razy 5, 25. Dalej 5 razy 5, 2 razy 5, 10 i 2, czyli 125. Mało, mogę dołożyć 25, czyli 6 razy się mieści i to będzie wynik 150. Proszę, po odjęciu zostaje mi 5 i teraz znowu nie mogę, już tu już nie ma liczb, skończyły się. No to teraz postawię na górze przecinek i wtedy mogę dołożyć tu 0. 50, 25 mieści się 2 razy, czyli minus 50. Sprawdzę, tak na wszelki wypadek, czy nic się nie pomyliłam. Pamiętamy, że tego pierwszego zera w ogóle nie musimy brać pod uwagę, tak? No to 2, 1, 6, 25. Pamiętamy, linia tylna. Tak, mnożymy. 2 razy 5, 10 i 1 dalej. 6 razy 5, 30 i 1 dalej. I 3 dalej, przepraszam, bo 31, czyli 3. 1 razy 5 to 5 i 3, czyli 8. 5 razy 2 to 10. I robimy schodeczek i mnożymy przez dwójeczkę. 2 razy, tamte liczby można wykreślić, bo już są niepotrzebne. 2 razy 2, 4. 2 razy 6, 12 i pamiętamy 1 dalej. 2 razy 1 plus 1, czyli mamy 3 i 2 razy 2 to mamy 4. Dodajemy 0, 5, 10 i 1 dalej, 4, 5. Miejsc po przecinku było 1, czyli od tyłu i sprawdzamy, czy ta liczba jest tą, jest. Znaczy, że wszystko jest w porządku. Dziękuję.